Siemka wszystkim. Sorry, że mało filmików ostatnio wrzucam, ale miałem straszny zapierdol. I ogólnie mówiąc, żeby w ogóle pokazać, co się dzieje w sumie, to robię ten krótki filmik odnośnie zacisków i przewodów hamulcowych. Zmieniam sobie na Hela. A zaciski są z K9 z Tysiaka. O, tutaj stoi. Stare, niepotrzebne. Także upgrade'owane. No i klocki tu mam wrzucone EP, seria EP, nie GP najwyższa, tylko EP. Jaka to była firma, kurde? Ci, co się znają, to wiedzą. A mi wypadło z głowy jak zwykle. Te Double H, kurde. No ja pierdzielę, zapomniałem nazwy. Ja no nie mogę się skarżyć. W każdym razie każdy wie, o co chodzi na pewno, kto się tym interesuje. I to są takie właśnie do bardzo agresywnej jazdy lub torowej, bo GP są tylko torowe. No i robimy mega upgrade'a, także mam nadzieję, że to wszystko będzie trochę lepiej hamowało. I następne będzie już strojenie tutaj naszego całego dekata. Ktoś tam się pytał jakieś mapy, to możliwe, że zrobię dla niego te mapki, takie gotowe. A potem wywalimy katalizatory i wstawimy sportowy w katalizatory i zrobimy strojenie pod cały system nowy. No wiadomo, że tu muszę kilka dupereli porobić, ale jakoś to pomalutko ogarniemy. Także takie ogólnie małe, krótkie review, co jest grane. O, klocki to są EBC, no w końcu mi się przypomniało. Klocki EBC, seria EP z Double H'a. No dotarły się po tej pierwszej jeździe, w miarę fajnie się nimi hamuje. No ale zobaczymy co dalej, bo trzeba robić małe przygotowania, bo ogólnie zabukowany mam Caldwell Park Racetrack 23 lipca. No i chciałbym wyszykować już motor i wystroić na 23 lipca, żeby tam trochę go pocisnąć i zobaczyć, co to taka 8-750 potrafi na torze. Zobaczymy. Ogólnie ta tej klatki, która też wpadła, no niestety przy upadku, bo testowałem z kumplem, opuszczaliśmy w dół. Tutaj ten dół, nie pamiętam, w tym miejscu, jak się nie mylę, dotyka najpierw, a potem jest prawie centymetr do tego ślizga. Strasznie mi się to nie podoba, nie wiem, czy to upierdolić, czy tutaj zrobić otwór i wkręcić drugiego ślizga. Prawdopodobnie tak zrobię najpierw, bo to zawsze można upierdolić, nie ma problemu. Ale ogólnie ten design, no strasznie mi nie pasi i jak chciałem polecać tą firmę, tak ogólnie radziłbym się zastanowić ze względu na to, że ta klatka najpierw napierdala tym, a potem dopiero się ślizga. Co jest jakieś takie nie halo według mnie. Względem ludzi, którzy przewidują, że się będą więcej niż raz wypierdzielać się więcej niż raz na moto, co na rejestraku jest bardziej prawdopodobne i na wszystkich różnych testach, kurde, na parkingu, schodzenia na kolanku i ćwiczenia różnych dupereli, no to jednak te możliwości są dużo wyższe, żeby upaść w porównaniu z kimś, kto normalnie jeździ i po prostu chce mieć na jedną glebę, żeby wytrzymało, to wtedy może jako tako ci może być. Ale do czegokolwiek konkretniejszego, to mi się wydaje, że to nie jest przemyślane tak, jak powinno. I to powinno być na przykład trochę krótsze. Gdyby to było jakoś tutaj krótsze, tutaj byłoby lepiej. Ok, pozdrow wszystkim. Coś więcej nagram, to dam znać. Na pewno nowym filmikiem coś się pokaże.